Witam z tej strony Rafhard. W dzisiejszym odcinku krótka informacja. Zaczął się czarny piątek. Właściwie czarny weekend się zaczął. Moje hobby.pl odpaliło dzisiaj promocję w godzinach popołudniowych. Ja tak jak obiecałem, dałem wam znać poprzez to, że wrzuciłem shorta na YouTube'a i w tym shorcie była informacja, znaczy taka zaszyfrowana, można powiedzieć, że czarny piątek już się zaczął. Więc słuchajcie, no jest troszeczkę tego wszystkiego, jest troszeczkę okazji. Jak widzicie 40%, 40%, 25% taniej, 25%, no jest tego, jest naprawdę i są różne firmy. Różne dziwne konstrukcje i figurki są i tutaj modele, których nie można było za bardzo znaleźć w promocjach, na przykład w zeszłym roku. Więc jest tego dość dużo. Jest dość dużo tego. Moim zdaniem chyba ICM jest najciekawszy, jeśli chodzi, znaczy to z mojego punktu widzenia, nie? Jeśli chodzi o promocje, nie wiem jak długo to jeszcze potrwa, z tego względu, że tu są ilości ograniczone. Tutaj zobaczcie, 25% na Mr. Crafta jest, 21 zł model kosztuje. Tygrys był chyba za 140 zł, z tego co udało mi się zapamiętać. Tutaj 25% mamy na jak Panterę. Także jak sobie zaczniecie tak zjeżdżać na dół, to powiem wam, że no jest tego. Jest naprawdę dużo i to są stare i nowe modele. Tutaj naprawdę, no zobaczcie, tutaj na przykład jest też Miraża, 25% taniej model RFM, tutaj też 138, 25% taniej. No jest tego troszeczkę. Jak tak się z góry na dół zaczniecie przejeżdżać, to o, tutaj FV macie 405 Stage 2 za 107 zł. Model na pewno ciekawy. Znany też chyba z World of Tanks, z tego co pamiętam. Mamy też tutaj Hobby 2000. Tutaj mamy FPV model, też są modele na promocji. Także generalnie każdy znajdzie coś dla siebie. I to jest początek, bo z tego co wiem, inne firmy, znaczy inne sklepy modelarskie też zapowiedziały swoje promocje. Jak coś będę wiedział więcej, to też postaram się wrzucić na kanał, bo jeszcze pewno Plast model, Acton pewnie też coś da, nie wiem, co tam jeszcze, tak mi się kojarzy z jakichś takich grubych przecen. Chyba wszystko. W każdym razie jak coś znajdę, postaram się to wrzucić albo w formie shorta, bo to chyba jest najszybciej, bo czasami docierają w ciągu dnia do mnie jakieś takie informacje, a jak jestem w pracy, to wiadomo, że zajmuję się pracą, a nie szukaniem po sklepach modelarskich. O, zobaczcie, tutaj jest RPM. RPM za 49 zł macie model FT17, to jest z wieżą, z wszystkim normalnie i plus chyba do tego jeszcze figurki, czy nie? Nie, w niemieckim malowaniu jest. Także za 5 dych. Całkiem fajna okazja. No i strona trochę już też przymula, patrzcie, tutaj zjeżdżam na dół i nie ma, to musimy chwilę poczekać, bo jest naprawdę bardzo duży ruch. Jeżeli jeszcze nie zdążyliście, to po prostu siądźcie i sprawdźcie, bo myślę, że pewnych rzeczy już może nie być. Patrzcie, tutaj mamy Katen Kradę za 61 zł nowego. Ale też były, też z tego co pamiętam, Tamiye. Patrzcie, jak tutaj klikniemy na Tamiye, klikniemy tylko promocję. O, no to nie, no bo teraz dzisiaj chyba jest promocja
na Tamiya, także kurczę. Tylko bestsellery jeszcze weźmiemy. Cena rosnąco. Nie, no to tutaj to tak nie znajdziemy. A weźmiemy 3,5. 17, bo oprócz tego, że jest ta mega promocja na czarny, o, patrzcie, 28 zł. Jak ktoś chce zacząć przygodę z modelarstwem, to może zacząć od 7TP, jak ja zacząłem, zrobić taki z takiego 7TP, albo za 28 zł w skali 1 do 35 Panzer 2. Jedziemy dalej. Minus 40. Tutaj mamy Kübelwagena za 35 zł. Ale chyba najbardziej tak mi się wydaje, że najlepsza okazja to jest tutaj ten M41 za 37 zł. Jeśli chodzi o Tamiya na początek, to jak najbardziej tak. No tutaj macie za 44 jeszcze T62. No i Panterę za 45. Także można się obkupić. I tutaj macie Panzer 4 za 47 zł. Co tutaj jeszcze jest takiego minus 40%? Ono tu ten Kantengrad. Jedziemy jeszcze. O, tutaj mamy za 71 zł mamy M4 Sherman. Także myślę, że warto zajrzeć, myślę, że warto zrobić zakupy tak, żeby przez resztę roku mieć co sklejać, bo tanio już było. Nie wiem, że to już mówiłem, ale chyba mówiłem któryś z tych moich filmów, że tanio już było i tanio nie będzie. Dolar poszedł do góry, euro poszło do góry, paliwo poszło do góry, przesyłki kontenerowe są drogie, kontenery poszły do góry, wszystko drożeje. Tylko jakoś tak w czarny piątek modele tanieją i takie fajne czasy się przypominają. Okej, okay, no nie, to chyba wszystko. Jeśli chodzi o Tamiję, to chyba wszystko, bo tak jadę tutaj, już doszedłem do 100, 140 czy 150 zł i to już jest wszystko. Także jak ktoś nie ma, to może sobie po prostu porobić zakupy. A przypominam, że jeszcze okazje się jeszcze pojawią w innych sklepach modelarskich, bo pewnie na piątek tutaj, czy tam Exito, czy inne firmy też coś tam wypuszczą, jakieś okazje. Dobra, dzięki za oglądanie. Takie szybkie było info i nagrywałem to przy pomocy tego mikrofonu za 20. 5 zł z Amazona. Możecie ocenić, czy wyszło lepiej, czy gorzej niż ostatnio, bo troszeczkę zmniejszyłem na tych parametrach. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.